29 września w popularnym Ekonomiku, czyli powiatowym zespole nr 4 szkół ekonomiczno-gastronomicznych imienia Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu, zorganizowano piknik integracyjny. Cebula z ziemniakiem hula to hasło przewodnie tegorocznej imprezy. W szkolnych pracowniach gastronomicznych przygotowano więc prażone placki ziemniaczane czy zupę cebulową. Biorąc pod uwagę to, że jesteśmy również szkołą gastronomiczną, więc jak najbardziej promujemy zdrową żywność, promujemy żywność tradycyjną, naszą polską, bo prażone to raczej kojarzą się głównie z południową częścią Polski. Dzisiaj dzień ziemniaka z cebulą, czyli dominowała cebula, w ubiegłym roku burak, ale jak zwykle bardzo smacznie, młodzież na wysokości zadania. Ja zawsze powtarzam, że naprawdę mamy bardzo, bardzo uzdolnioną młodzież w powiecie oświęcimskim i bardzo dobrą kadrę kształcących we wszystkich kierunkach, a w powiatowym zespole numer 4 zwanym popularnie Ekonomikiem, no to już wiadomo, że zasłynęli z dobrego jedzenia. Korzystamy bardzo często z usług powiatowej czwórki i naszych uzdolnionych uczniów. Jesteśmy im wdzięczni, że tak pięknie i smacznie potrafią przygotować potrawy. To dobrze, że powiatowy zespół numer 4 kształci takich specjalistów w dziedzinie gastronomii. Dziś mogliśmy smakować tego, co przygotowali w tym swoim dniu, dniu ziemniaka i cebuli. Wszystko było smaczne, przepyszne. Ekonomik słynie z tego, że takie zaangażowanie młodzieży w życie szkolne i takie wydarzenia ma miejsce i potrafią to doskonale robić. Zresztą to zarówno ci, którzy się uczą na kierunkach ekonomicznych, jak i gastronomicznych, no potrafią to robić i z tego się cieszę, bo to też jest pewnego rodzaju przygotowanie do dorosłego życia. Specjalnymi gośćmi szkolnej społeczności byli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Zaprezentowali oni uczniom sprzęt oraz elementy akcji ratowniczej.